Kujawsko-Pomorska Szkoła, moi drodzy. Witamy. Język polski dla szkół podstawowych. Jest z nami pani Lidia Bęben, która dzisiaj ma dla was przygotowaną lekcję. O jakiej tematyce? Dzisiaj na moment odrywamy się od lektur. Będziemy rozpatrywać zadania egzaminacyjne. Podam wam przykładowe pytania i odpowiedzi. Pochylimy się nad zadaniami z języka polskiego. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, przygotowałam lekcję z zadaniami egzaminacyjnymi. Właściwie z tego powodu, że trafiła do mnie prośba od osób prawdopodobnie z Rzeszowa, co jest mi bardzo miło. Myślę, że tutaj mogę tak prywatnie powiedzieć, że osobiście bardzo lubię to miasto, mam tam rodzinę i często bywam. Także serdecznie Rzeszów pozdrawiam. Jeśli rzeczywiście osoby z Rzeszowa słuchają naszych lekcji, słuchają lekcji języka polskiego. I zgodnie z tą prośbą dzisiaj pochylimy się nad zadaniami egzaminacyjnymi. Podam wam przykładowe pytania i będziemy wspólnie je rozwiązywać. Na tej lekcji i na kolejnej również. Myślę, że możemy zresztą tak sobie zrobić, tak zaplanować, że kolejna lekcja będzie poświęcona wybranej lekturze. No i będziemy sobie robić takie przerywniki i od czasu do czasu rozwiązywać zadania egzaminacyjne. Także serdecznie zapraszam. Na początek chciałabym przypomnieć, na pewno doskonale wiecie, na stronie okręgowej, przepraszam, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziecie arkusze egzaminacyjne z 2019 roku i 2020, czyli tych dwóch ostatnich egzaminów, które się odbyły, razem z odpowiedziami, także też można sobie samemu przeanalizować, również na stronach okręgowych komisji, tak? Bo akurat Toruń, tutaj napisałam oke.gda.pl, bo oczywiście Toruń należy do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Każde miasto jest przypisane do innej komisji, także tam również te arkusze egzaminacyjne znajdziecie, do czego was serdecznie zachęcam, żeby po prostu w wolnej chwili sobie przeanalizować zadania. My przeanalizujemy sobie dzisiaj inne polecenia, tak? No bo te są dostępne w internecie, także możecie samodzielnie się nad nimi pochylić. Natomiast dzisiaj przygotowałam taki zestaw zadań, zresztą skorzystałam z wydawnictwa, które przygotowuje właśnie zestaw zadań egzaminacyjnych z języka polskiego. I cóż jeszcze tutaj warto dodać? Już widzicie przed sobą tekst. Test egzaminacyjny z polskiego właśnie jest tak zbudowany, że pytania nawiązują do tekstów, tak? Przeważnie są to trzy teksty różnej długości, różnych gatunków, różnego rodzaju teksty, tak? Mogą to być teksty epickie, liryczne, dramatyczne, mogą to być też teksty, no, w zależności od tematyki, tak? Mogą to być teksty, no, nie wiem, popularno-naukowe, przeróżne. I test jest właśnie tak zbudowany, że pytania nawiązują do tekstu, mają jakiś też temat przewodni i tu już też można się domyślić po tytule bajki, z jaką na początku popracujemy, Paw, który nie miał przyjaciół, tak? Domyślacie się, że tekst będzie nawiązywał do przyjaźni. Ten tekst jest króciutki, także przeczytam głośno. No i będziemy pracować nad zadaniami, nad pytaniami, ewentualnymi pytaniami, które mogą się pojawić na egzaminie. Zobaczycie, jak te zadania są skonstruowane, o co egzaminatorzy będą was dokładnie pytać. Posłuchajcie, bajka, jest to bajka filozoficzna,
która pochodzi z książki Bajki filozoficzne, opowieści mędrca Safioza. Książka wydana w Warszawie w 2016 roku. Posłuchajcie tekstu pierwszego, z którym dzisiaj popracujemy. Pewnego ranka Paw obudził się z poczuciem, że jest bardzo samotny. Zaczął rozpaczać, nie miał żadnych przyjaciół. Nikt nigdy nie przychodził do niego, by porozmawiać lub się pobawić. Wielu podziwiało jego piękne upierzenie, lecz nikt nie był jego przyjacielem. Poszedł wyżalić się słoniowi, który w owym czasie był najmądrzejszym ze wszystkich zwierząt. Spójrz na mnie, powiedział doń, czyli do niego. Jestem bezsprzecznie najpowabniejszym spośród ptaków, a jednak unikają mnie jak dżumy. Dżuma, czyli ciężka choroba zakaźna. Żadnych odwiedzin, żadnej oznaki przyjaźni. Powiedz mi, ty, który uchodzisz za mądrego pośród mądrych, skąd ta niesprawiedliwość i jak jej zaradzić? Jest tylko jeden sposób, aby znaleźć sobie przyjaciół, odpowiedział mu słoń. Samemu stać się przyjacielem innych. Zamiast wypominać im, że cię unikają, czy sam podjąłeś kiedyś trud, aby się do nich zbliżyć? Popatrzcie, krótka bajka, prosta w swojej treści, ale bardzo, bardzo wymowna. Spójrzmy na pytania, jakie mogłyby się pojawić właśnie do tego tekstu. Zwracaliśmy sobie już uwagę na pytania prawda, fałsz, czyli tutaj uczeń musi odpowiedzieć, musi ocenić, czy dane zdanie, dana informacja jest prawdziwa, czy fałszywa, tak? W utworze bohaterowie zostali szczegółowo scharakteryzowani. Ja już Wam zaznaczyłam poprawną odpowiedź, ona jest tutaj zaznaczona zielonym kolorem. No właśnie, czy zostali szczegółowo scharakteryzowani, na momencie wrócę do tego tekstu. No nie poznajemy tutaj szczegółów bohaterów, tak? Wiemy, że występuje słoń, jest paw. Paw jest taki bardzo przekonany o swojej urodzie, trochę taki no, wywyższający się słoń ukazany jest jako postać bardzo mądra. I to wszystko, prawda? Nie mamy tutaj szczegółowej charakterystyki, czyli jest to zdanie fałszywe. I drugie, każdy z bohaterów utworu reprezentuje inne cechy charakteru. No właściwie przed chwileczką już do tego nawiązałam. Paw. Taka postać piękna, wywyższająca się, słoń mądry, tak? Czyli reprezentują, charakteryzują się innymi cechami. Czyli jest to zdanie prawdziwe, tak? Czyli tutaj oceniamy, przypomnę, że odpowiedzi zaznaczacie na karcie odpowiedzi, która jest oczywiście dołączona do tekstu. Pierwsze zadanie mamy już za sobą, takie prościutkie, zwróćcie uwagę, to jest zadanie za jeden punkt. Na teście będziecie mieć taką informację, tak? W nawiasie jest podane, ile punktów można zdobyć za poszczególne zadania. Za to jeden punkt, także tutaj też zwróćcie uwagę, trzeba mieć obie odpowiedzi poprawne, tak? Żeby otrzymać ten jeden punkt. I zadanie drugie. Wyjaśnij, dlaczego Paw nie miał przyjaciół. Zobaczycie, jak zagłębimy się w kolejne zadania, zobaczycie, że bardzo często będziecie pytani właśnie o wyjaśnienie, o uargumentowanie. Bardzo mało jest zadań takich zamkniętych, chociażby takich jak przed chwileczką. Raczej będziecie proszeni o formułowanie wypowiedzi. Wyjaśnij. Zobaczcie, co trzeba wyjaśnić. Sprawdzamy. Wyjaśnij, dlaczego Paw nie miał przyjaciół. To jest sprawdzenie no, przeczytania tej bajki w tym przypadku ze zrozumieniem. Prawda? Proszę, zobaczcie przykładową odpowiedź. Paw miał o sobie wysokie mniemanie. Uważał się za najpiękniejszego ze wszystkich ptaków, a nikt nie chce się z kimś takim przyjaźnić. Tak, tak oczywiście tutaj no ja zrozumiałam tę bajkę, mam nadzieję, że wy również. Tak,
Paw, popatrzcie, stawia pytanie. Paw, który nie miał przyjaciół, pyta słonia, prawda? Dlaczego właśnie tak jest? No, paw miał zbyt wysokie mniemanie o sobie. No po prostu czasami też do takich osób podchodzimy z lekkim dystansem. Może nawet myślimy, że tak piękna w cudzysłowie osoba, bo w tym przypadku paw, tak piękna osoba może nie chce się wcale z nami przyjaźnić, prawda? Mamy jakieś obawy. Także zobaczcie, tutaj jest, trzeba wyjaśnić, tak? Mamy wyjaśnienie. Uważał się za najpiękniejszego ze wszystkich ptaków, a nikt nie chce się z kimś takim przyjaźnić. Odpowiedz, jakiej rady słoń udzielił pawiowi, jaką funkcję pełnią te słowa w utworze. Tak? Znowu trzeba, zobaczcie, wyszukać sobie w tekście radę, tak? Jakiej rady słoń udzielił, tak? Udzielona rada i trzeba wskazać funkcję. To jest zadanie za dwa punkty, poparcie, dwa punkty, czyli odszukujemy radę i wyjaśniamy, jaka jest funkcja tej rady. No, jakiej rady udzielił słoń, myślę, że pamiętacie, no, trzeba samemu od siebie coś dać, prawda? Nie możemy oczekiwać na przyjaźń, ona sama do nas nie przyjdzie, jednak sami z siebie też musimy się zaangażować, czyli możemy w taki sposób zapisać: o przyjaźń należy zabiegać, ponieważ sama nie pojawi się w życiu człowieka. Zresztą nie tylko tak z przyjaźnią jest, prawda? Sami musimy się troszeczkę o wszystko postarać, nie możemy czekać założonymi rękoma, aż przyjdzie do nas przyjaźń, miłość, prawda? To jednak zależy również od nas w dużej mierze, czy doświadczymy właśnie w tym przypadku uczucia przyjaźni. Tak? No i teraz funkcja. Jaką funkcję ta rada słonia pełni w naszym utworze? Troszeczkę może też nas naprowadzić ta podpowiedź, że jest to bajka filozoficzna, prawda? Bajka. No, niedawno rozmawialiśmy o bajkach Krasickiego. No, bajka, no to od razu kojarzy nam się z morałem. Zobaczcie, ta bajka chyba miała nas właśnie tego nauczyć, że o przyjaźń trzeba zabiegać, a nie tylko tak jak paw, nic nie robić, tylko czekać na brawa, na podziwianie, na próbę nawiązania kontaktu, prawda? Czyli funkcja tej rady to oczywiście taka, że jest morałem. Tutaj możemy użyć również innego sformułowania. Jest pouczeniem, jeśli napiszecie, że jest nauką, to wszystko będzie poprawnie. Ważne, żebyście tutaj zwrócili uwagę, no, że ta bajka ma taki wymiar dydaktyczny, tak? Miała nas nauczyć, zwrócić naszą uwagę, że o tę przyjaźń należy zabiegać. Dobrze, to mamy już kolejne zadanie za sobą. Popatrzmy na kolejne. Tutaj trzeba akurat wybrać, to jest zadanie za jeden punkt, ale też popatrzcie, takie dwustopniowe. Trzeba wybrać odpowiedź spośród tych zaznaczonych literami A, B i C, D. Popatrzcie, jak takie pytanie jest skonstruowane. Takie pytania też zawsze są. Zwierzęta przedstawione w utworze pełnią funkcję i teraz wybieramy A lub B, tak? Co moglibyśmy tutaj wstawić, jaki wyraz nam pasuje. Znowu przypomnę, tak, bo mówimy o bajce. Przypomnę tutaj bajki Krasickiego. Pamiętacie, mówiliśmy o alegorii, porównywaliśmy alegorię z symbolem. Alegoria jest jednoznaczna, tak? Ma taką stałą cechę przypisaną. Symbol jest wieloznaczny. Tak? Czyli tutaj wybierzemy odpowiedź A. Zwierzęta przedstawione w utworze pełnią funkcję alegorii. Nadane im cechy mają nie tylko dosłowne znaczenie, lecz także są obdarzone sensem ukrytym, który jest jednoznaczny. Tak? Skoro alegoria, to na pewno jednoznaczny. Symbol, przypominam, jest wieloznaczny. Także też takie dwustopniowe zadanie. Zawsze takie zadania są.
i jeszcze jedno zadanie zamknięte. Tutaj z kolei trzeba dokończyć zdanie. W utworze została wykorzystana mowa niezależna. No właśnie, tutaj już się, kochani, kłaniają zagadnienia językowe, prawda? Trzeba wiedzieć, co to jest mowa zależna, mowa niezależna. Zresztą już kolejne zadanie, szóste, też nawiązuje do tego zagadnienia. Teraz mowa niezależna. Przypomnę, tak? Przypomnę, mowa niezależna, czyli dosłowne przytoczenie czyichś słów, czyli taką mowę niezależną znajdziemy na przykład w dialogach, bo przytaczamy czyjeś słowa, narrator przytacza, prawda? Czy właśnie cytujemy czyjeś słowa w cytatach, to będzie przykład mowy niezależnej. Mowa zależna w formie zdania podrzędnie złożonego, to za chwileczkę właśnie szóste zadanie sobie wspólnie zrobimy. Słuchajcie, skoro mowa niezależna to przytoczenie słów bohaterów, tak? No to oczywiście w utworze została ta mowa wykorzystana, aby wiernie przytoczyć wypowiedzi bohaterów, tak? Czyli odpowiedź B, ale tutaj zobaczcie, jednak trzeba to pojęcie mowy zależnej, niezależnej znać. Zadanie szóste. Tutaj jest podane wypowiedzenie w mowie niezależnej. Popatrzcie, tu jest ten przykład. Jest tylko jeden sposób, aby znaleźć sobie przyjaciół. Odpowiedział mu słoń. Tak? To jest przykład mowy niezależnej. Zobaczcie, przytoczone są słowa słonia. Dosłownie to, co powiedział słoń. Jest tylko jeden sposób, aby znaleźć sobie przyjaciół. Odpowiedział słoń. Tu już mamy wypowiedź narratora. Przekształć na mowę zależną, tak? Czyli mamy mowę niezależną, przekształcamy na mowę zależną. I jak to należy zrobić? Słuchajcie, już wcześniej powiedziałam, że mowa zależna to wyrażenie właśnie tej myśli. Musimy tę samą myśl wyrazić w formie zdania podrzędnie złożonego, tak? Zobaczycie, że nie jest to trudne. Skoro mowa zależna, odpowiedział mu słoń. Czyli słuchajcie, wykorzystajmy te słowa i zapiszemy tak. Słoń. Tak, słoń odpowiedział mu. Odpowiedział mu. I popatrzcie, budujemy zdanie podrzędnie złożone, powiedział mu, że, to oczywiście przecinek, że jest tylko jeden sposób, aby znaleźć sobie przyjaciół. Tak? Popatrzcie, jeszcze raz. Tam mamy odpowiedział mu słoń. To konstruujemy w taki sposób. Słoń odpowiedział mu, że. Prawda? I dalej już przepisujemy, że jest tylko jeden sposób, aby znaleźć sobie przyjaciół. Prawda? I już mamy, jest to zadanie gotowe. No też to jest tylko za jeden punkt. Nie jest to zadanie trudne, ale no po prostu jest to jednak odwołanie do waszej wiedzy. Dobrze, czyli pamiętamy, mowa zależna, niezależna, jednak to zagadnienie się dosyć często pojawia. Zobaczmy, cóż dalej. Czy według ciebie Ebenezer Scrooge z lektury Opowieść wigilijna jest dobrym kandydatem na przyjaciela? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do treści lektury. Popatrzcie, skoro takim motywem, tematem przewodnim tych pytań nawiązujących do bajki filozoficznej o Pawiu jest przyjaźń, to też
będziecie pytani o inne, o lektury, które mogą nawiązywać właśnie do tego zagadnienia, tak? Zobaczcie, tutaj trzeba znać treść lektury, opowieść wigilijna, lektura obowiązkowa. Będziemy ją tutaj na naszych zajęciach również omawiać. I teraz znowu zobaczcie, jest pytanie tak skonstruowane, uzasadnij swoją wypowiedź, tak? Tutaj trzeba też znowu wyjaśnij, uzasadnij, napisz, prawda? Mamy takie czasowniki, no, że tak powiem, twórcze. Czyli tak, no, trzeba znać tę lekturę, trzeba wiedzieć, kim był Ebenezer Scrooge, żeby odpowiedzieć na to pytanie, prawda, czy jest dobrym kandydatem na przyjaciela. Popatrzmy na pierwszy przykład. Możemy odpowiedzieć tak. Scrooge jest dobrym kandydatem na przyjaciela, ponieważ przeszedł przemianę i stał się wrażliwym człowiekiem. Pomagał innym i cieszył się z życia. Tak? Pamiętacie, Scrooge przeszedł właśnie tę wielką przemianę w życiu, później pod wpływem właśnie duchów, które go nawiedziły w święta Bożego Narodzenia, później stał się zupełnie kimś innym. Tak? I zobaczcie, można właśnie taką stał się osobą bardzo wrażliwą, która pomagała innym. Wiemy, że na początku był strasznym sknerą i tylko skupiał się na zarabianiu pieniędzy i to było dla niego najważniejsze. No i tutaj zobaczcie, widać, że po tej odpowiedzi widać, że ktoś zna lekturę, zna tego bohatera. Skoro mamy uzasadnienie, najpierw zajmujemy stanowisko. Scrooge jest dobrym kandydatem, prawda? Bo byliśmy pytani, czy uważamy, że jest dobrym kandydatem. Jest dobrym kandydatem. I teraz musimy uzasadnić, robimy to w tym samym zdaniu, ponieważ przeszedł przemianę i stał się wrażliwym człowiekiem, pomagał innym i cieszył się z życia. Tak? Mamy uzasadnienie i taka odpowiedź na pewno będzie dobra, będzie przyznany punkt. Oczywiście możemy uważać inaczej, bo tutaj każda odpowiedź zgodna z treścią lektury będzie prawidłowa. Według mnie Ebenezer Scrooge nie jest dobrym kandydatem na przyjaciela, ponieważ gardzi ludzi, liczą się dla niego pieniądze. Tutaj mógł się ktoś odwołać do Scroogea jako bohatera tego sprzed tej wielkiej przemiany, sprzed metamorfozy, którą przeszedł. No i też taka odpowiedź jest dobra, prawda? Tutaj absolutnie nie trzeba twierdzić, że jest dobrym przyjacielem, tak? Może ktoś uważać, że nie, ale pamiętajcie, musi być to uzasadnione. I tutaj też mamy tak samo skonstruowane zdanie podrzędnie złożone, ponieważ gardzi ludźmi, liczą się dla niego pieniądze, tak? Także no właśnie, gdzieś tam nawet jak się pojawią na egzaminie jedna, dwie lektury, no to te takie wiodące, no to jeszcze oprócz tego, zobaczcie, mogą pojawić się pytania nawiązujące do innych lektur obowiązkowych. Dobrze, tak jak powiedziałam, często jest właśnie ten temat wiodący, tutaj mamy temat przyjaźni. Mamy troszkę mało czasu, zresztą popatrzcie, ten tekst jest taki troszeczkę dłuższy, tutaj dwie strony. Ja może nie będę go w całości odczytywać, dobrze, bo rzeczywiście to by zajęło zbyt dużo czasu. Ale na egzaminie też, kochani, przygotujcie się nawet na dłuższe teksty. To są takie teksty, na pewno jest jeden dłuższy tekst, taki powyżej 200 słów, około 250 słów. No tu też właśnie taki tekst mamy. Także już nie będę go czytać. Ja tutaj podkreśliłam niektóre zdania. Będziemy się do nich odwoływać, odpowiadając na poszczególne pytania, tak? Przyjaźń. No też oczywiście tematem tego tekstu jest przyjaźń. Jest to tekst Marii Szyszkowskiej z książki Stwarzanie siebie, wydanej w Gdańsku w 2001 roku. Zobaczmy, jakie jeszcze inne pytania mogą być do tekstu. Właśnie takie pytania, jak widzicie w tej chwili, bardzo często są konstruowane właśnie do dłuższych tekstów, tak? Do dłuższych tekstów. Dlaczego?
zobaczcie, że trzeba wywnioskować, co jest tematem tekstu, tak? Do jakiego wniosku, tak jak tutaj, co autorka przedstawia i do jakiego wniosku dochodzi. Takie pytania były właśnie na ostatnich egzaminach. Także chodzi o to, abyście umieli znaleźć to sedno tekstu, tak? Tutaj oczywiście ja może już odczytam sobie tekst, który przygotowałam na podstawie tekstu Marii Szyszkowskiej, czyli tematem tekstu jest przyjaźń i to wystarczy, tak? To wystarczy. Albo na przykład, no nie wiem, rola przyjaźni w życiu człowieka również tak można napisać. Już mamy pierwsze zdanie gotowe, tak? Tutaj nie musimy się silić na jakieś rozbudowane wypowiedzi. Ważne, że wiemy, co jest tematem. Tematem tekstu Marii Szyszkowskiej jest przyjaźń, wystarczy. Teraz drugie, co autorka przedstawia. Zobaczcie, to jest drugie zdanie, takie dłuższe, dwustopniowe. Autorka przedstawia różne rodzaje przyjaźni i dochodzi do wniosku. Ja może wrócę do tekstu, dobrze, i dochodzi do wniosku. No skoro dochodzi do wniosku, to możemy go poszukać w ostatnim akapicie, tak? Tutaj w czasach również wzrastało wzmożony sens, nie, to chyba było wcześniej, nie, a przepraszam, tak, czyli tutaj jest mowa o tym, że te przyjacielskie więzi należy odbudowywać, tak? Popatrzcie, w ostatnim akapicie i dziś trzeba właśnie odbudowywać bezinteresowne więzi przyjaźni, nawet z powodów egoistycznych, by mieć wzmożone poczucie sensu życia oraz poczucie bezpieczeństwa ze świadomością lojalności drugiego człowieka. Czyli jeszcze raz odczytam tekst, ten już uzupełniony. Tematem tekstu Marii Szyszkowskiej jest przyjaźń. Autorka przedstawia różne rodzaje przyjaźni i dochodzi do wniosku, że należy odbudowywać przyjacielskie więzi, bo przyjaźń nadaje sens naszemu życiu, tak? I tutaj już tekst jest uzupełniony, także szukamy tego sedna. No i znowu zadanie naprawdę fałsz, może możemy sobie już je ominąć, ale popatrzcie na inne zadania. Tutaj już Wam zaznaczyłam poprawne odpowiedzi, to można sobie w wolnej chwili sprawdzić. Natomiast zadanie 10. Na podstawie tekstu wyjaśnij sens zdania przyjaciel bywa naszym lustrem. Popatrzcie, nie cytuj sformułowań z tekstu. Tak? Czyli tutaj zobaczcie, znowu trzeba wyjaśnić. Wyjaśnij sens zdania. No i musimy uważać, żeby trzeba po prostu to swoimi słowami sformułować tę wypowiedź, a nie właśnie cytować z tekstu, tak? Przyjaciel bywa naszym lustrem. Ja tutaj wrócę, właśnie podkreśliłam, tak? Podkreśliłam tę wypowiedź. Przyjaciel bywa naszym lustrem, pozwala na identyfikację siebie dzisiejszego ze sobą dawnym. Czyli jak można by było odpowiedzieć? Słowa te znaczą, że dzięki przyjacielowi odbijają się jak w lustrze nasze dawne doświadczenia. Tak? Przypominamy sobie siebie z młodości. Także tutaj bardzo ważne jest, żeby zaglądać do tekstu. Słuchajcie, do tekstu musicie, macie prawo zresztą, macie prawo, wręcz obowiązek, żeby do niego zaglądać. Będziecie mieli cały czas tekst przed sobą. Może Wam się wydawać, że znacie dobrze odpowiedź na jakieś pytanie, pamiętacie po jednorazowym przeczytaniu tekstu, ale warto się, jeśli starczy Wam czasu, warto się po prostu upewnić, tak? Dobrze, słuchajcie, może przerzucę, tutaj są różne pytania, bo po prostu mamy mało czasu i jeszcze chciałabym inne zadania Wam pokazać. Popatrzcie, też mówiłam o tym, że będą pojawiały się
pytania dotyczące innych lektur niż te wiodące, które akurat w arkuszu egzaminacyjnym się znajdują. Czyli na przykład, zobaczcie, też były takie zadania, że był podany fragment i trzeba było rozpoznać, z jakiej książki dany fragment pochodzi. Oczywiście są to fragmenty z lektur obowiązkowych, tak? To też takie sprawdzenie, czy znacie. Wydaje mi się, że ten tekst bardzo łatwo rozpoznać. Powiedział list, no to już jesteśmy w domu, już wiadomo, że mały książę. No i teraz zobaczcie, że też trzeba jednak znać tę lekturę, żeby odpowiedzieć na drugą część tego pytania, zadania 13, odwołując się do lektury obowiązkowej, z której pochodzi podany fragment, wyjaśnij, na czym polega oswajanie. Tak? No tutaj ja Wam przeczytam tę odpowiedź, którą przygotowałam. Mam nadzieję, że pamiętacie, że oswajanie polega na stopniowym poznawaniu się dwojga ludzi, dzięki czemu można stworzyć więzi przyjaźni. Tak właśnie było między lisem a małym księciem. Lis już nie był dla małego księcia jednym z wielu lisów, ale przyjacielem, za którym się tęskni. Czyli pamiętacie, żeby oswoić przyjaciela, to po prostu potrzeba trochę czasu, żeby się do niego zbliżyć. I może już na zakończenie, w arkuszach egzaminacyjnych są oczywiście zadania gramatyczne i tutaj też taki przykład zadania z nauki o języku. Nie ma ich dużo, ale rzeczywiście no, kilka takich poleceń będzie odwołujących się do Waszej wiedzy z zakresu gramatyki. No, trzeba znać zdania złożone, rodzaje zdań złożonych, podrzędnie, współrzędnie. Takie zagadnienia mogą się pojawić. Zerknijcie na te dwa zdania. Mały książę wyruszył w podróż, aby znaleźć przyjaciela. Przypomnę, mamy zdanie złożone. Zadanie polega na tym, aby podkreślić zdanie podrzędne, tak? W zdaniu złożonym, to jest takie zdanie złożone z dwóch zdań składowych. Pierwsze, mały książę wyruszył w podróż. Drugie, aby znaleźć przyjaciela. Które z nich jest podrzędne? Trzeba to podrzędne podkreślić, tak? Mały książę wyruszył w podróż. Jakie zadamy pytanie? Po co czy w jakim celu? Aby znaleźć przyjaciela. Zobaczcie, że z tego pierwszego zdania składowego stawiamy pytanie, czyli to drugie zdanie składowe określa nam pierwsze. Dlatego to zdanie jest podrzędne i to powinniście podkreślić. Tak? Mały książę wyruszył w podróż. W jakim celu? Aby znaleźć przyjaciela. To jedno już mamy z głowy, ale teraz trzeba nazwać zdanie, jaki jest to rodzaj zdania podrzędnego. Popatrzcie, wyruszył w jakim celu. Tutaj, jeśli pamiętacie części zdania, prawda? Wyruszył w jakim celu, cel i określenie czasownika, na pewno jest to pewna okoliczność czynności, czyli będzie to zdanie podrzędne okolicznikowe. Tutaj można jeszcze oczywiście dodać, że jest to okolicznikowe celu, bo może być okolicznikowe miejsca, czasu, przyzwolenia, sposobu i tak dalej. Dobrze, i jeszcze jedno zdanie. Zdarzają się też więzi przyjaźni, które sprowadzają się głównie do zwierzeń z najbardziej intymnych wzruszeń. Zobaczcie, tu już też widzimy, że tym zdaniem podrzędnym będzie to drugie. Zresztą też ja zawsze tak podpowiadam uczniom, zobaczcie, jeśli tutaj mamy w tym drugim zdaniu składowym, mamy spójnik, które wcześniej aby, prawda? Zdarzają się też więzi przyjaźni. Zadamy pytanie, jakie więzi, które sprowadzają się głównie do zwierzeń, tak? Czyli znowu to drugie zdanie jest zdaniem podrzędnym, bo ono określa pierwsze. I teraz zobaczmy, co dokładnie określa. Zdarzają się więzi przyjaźni. Ja już stawiałam pytanie, jakie więzi, prawda? To jest określenie, dokładnie jest to określenie do więzi, czyli do rzeczownika, tak? Każde określenie rzeczownika w zdaniu, pamiętacie, że to przydawka i to też może nas naprowadzić, że w takim razie jest to zdanie podrzędne przydawkowe.
I teraz już naprawdę na zakończenie, już przepraszam, że tak przedłużam, ale jeszcze tutaj jedna ważna sprawa, ważne zagadnienie też językowe. Zobaczcie, tutaj trzeba wyjaśnić, na czym polega błąd w zdaniu. Mogą też się pojawić takie zadania, zdanie błędnie zapisane i trzeba sprawdzić, co tu jest, co się nie zgadza, na czym polega błąd. Wbrew pozorom, no po jednorazowym przeczytaniu można pomyśleć, że no właściwie to wszystko gra, prawda? Czekając na przyjaciół, rozszalała się burza. No niestety bardzo częsty błąd, zobaczcie, że mamy tutaj czekając, czyli imię słów przysłówkowy, tak? Imię słów przysłówkowy współczesny, zresztą współczesny. W związku z tym jest tutaj imię słowowy równoważnik zdania. Imię słów jest nieosobową formą czasownika. I teraz zobaczcie, no, trzeba sprawdzić, na czym polega tutaj błąd. Tak naprawdę z tego zdania wynika, że burza rozszalała się, kiedy czekała na przyjaciół, prawda? Stosując zdania z tym imię słowem przysłówkowym współczesnym, musimy pamiętać o tym, że w obu zdaniach składowych musi być ten sam podmiot, tak? Musi być ten sam podmiot. Czyli, a tutaj jest inaczej, bo to się domyślamy, że ktoś tak powiedział, ktoś, kto czekał na przyjaciół, prawda? I w czasie tego czekania rozszalała się burza, o to chodziło, a zdanie zostało źle zbudowane. Czyli błąd polega na niewłaściwym użyciu imię słowowego równoważnika zdania. Każde ze zdań składowych ma inny podmiot. I zdanie poprawne, po prostu tak powiemy. Gdy czekałem na przyjaciół, rozszalała się burza. Tutaj jeśli chodzi o, pojawia się osobowa forma czasownika, gdy czekałem na przyjaciół, rozszalała się burza. Naprawdę proponuję, żeby właśnie tak przekazywać tego typu informacje. One po prostu, no, nie narażacie się na popełnienie błędu. Także to jest prosta konstrukcja, jasna. Także czasami może chcemy gdzieś tutaj ten imię słów, no tak teraz zauważyłam, że są bardzo modne te imię słowy przysłówkowe, ale naprawdę często po prostu występują błędy, bo zapominamy o tym, że musi być ten sam podmiot. Zobaczcie, gdy czekałem na przyjaciół, prawda, ja czekałem na przyjaciół, a burza się rozszalała. Tu mamy dwa różne podmioty, ale zdanie jest dobrze zbudowane. O to nam chodziło w tej informacji ze zdania pierwszego. Dobrze, to bardzo Wam serdecznie dziękuję. Na drugiej lekcji, która będzie za chwileczkę, za 10 minut, też będziemy rozwiązywać różne zadania. Proszę wierzyć w siebie, na pewno egzamin pójdzie Wam dobrze. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.